Dzień dobry Państwu, Małgorzata Małkowska. Zapraszam na program Na Tapecie. Dziś moim i Państwa gościem jest pan prezes Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu, pan Krzysztof Konopka. Dzień dobry. Oraz pan doktor Zdzisław Krynicki, specjalista chirurgii, zastępca dyrektora do spraw medycznych w Łużyckim Centrum Medycznym. Dzień dobry. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Lubańskiego podsumował pan rok 2015, ten, który właśnie był do podsumowania. Jaki to był rok? I dobry, i zły. Dobry, ponieważ wiele zdarzeń, dobrze zrealizowanego kontraktu, natomiast w tej złej części to jak zwykle za mało pieniążków. Robiliśmy ponad 3 miliony nadwykonań. Zaangażowaliśmy przynajmniej 2 miliony 700 tysięcy swoich środków, żywej gotówki do ratowania pacjentów, bo tam byli pacjenci w zdecydowanej większości przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego. Mamy kilka oddziałów tej niedokończonej reformy jeszcze, którą Platforma prowadziła, pierwszego wyboru tak zwanych oddziałów. I wtedy było takie porozumienie, taka umowa, że jeżeli zespół ratownictwa medycznego przywozi na ten oddział pierwszego wyboru, to te świadczenia powinny być w 100% sfinansowane. Bo to są procedury ratujące życie i zdrowie, bo to nie tylko życie, przecież, ale i zdrowie. Trudno odesłać kogoś, i teraz, prawda? Ale absolutnie nie ma mowy, jeżeli przyjeżdża małe dziecko z rodzicami, jest przywiezione, powiedzmy sobie, z drgawkami, gorączka prawie 40 stopni i tak dalej, to nie ma mowy o odesłaniu takiego dziecka rocznego, półtoracznego czy nawet większego. Natomiast fundusz za to nie płaci. I to w tym roku, to powiedziałbym, prawie jak dywersja wyglądało, bo nadwykonania rzędu kilkuset tysięcy złotych, chociażby na pediatrii, zawsze były płacone. W tym roku, w tamtym to było do marca mniej więcej płacone, w tym roku grosza nie dostaliśmy do dzisiaj. Idziemy z tymi roszczeniami do sądu i to jest ten minus, to przykre, że szpital jest przygotowany, ma ogromny potencjał, 12 oddziałów specjalistycznych, 16 poradni specjalistycznych, świetny sprzęt, bo zainwestowaliśmy w ten sprzęt ogromne pieniądze. Nasz odpis amortyzacyjny to jest prawie 1 700 000 rocznie, więc ogromne środki. Stale modernizujemy sprzęt, stale modernizujemy pomieszczenia, natomiast nie ma to odzwierciedlenia w kontrakcie. I to miałem powiedzieć na końcu, ale powiem na początku. Nas boli, że powiedzmy sobie, jeden z okolicznych szpitali ma na przykład kontrakt na tomograf 1 700 000 zł. A my mamy 60 tysięcy. Nowy, 16-rzędowy, piękny, cały zespół czeka 24 godziny dyżur na dobę. A okazuje się, że świadczenia, które będzie realizował ponad wykonanie. Jeżeli ktoś znajdzie na to pieniążki, no to potem jeszcze kilkanaście tysięcy dorzuci, albo tak mniej więcej to wygląda. Załóżmy, w Zgorzelcu będzie kolejka 3 miesiące, a u nas od razu można było zrobić to badanie, wychodząc od specjalisty. Niestety no nie ma na to kontraktu, trzeba by było albo samemu za to zapłacić. No albo liczyć, że może łaskawie w ramach nadwykonań za półtora roku fundusz zapłaci, albo że będziemy to dochodzić sądownie. A jest tak szansa, że to się zmieni? Pani Małgosiu, nie tak miało być, bo zasady reformy, w którą wchodziliśmy w 99 roku, mówiły o likwidacji czarnych dziur. Ja rozumiem, że historycznie ktoś miał pierwszy tomograf, bo miał bogatych sponsorów, dobry region, duży powiat i tak dalej. Ale to się miało zmieniać. Przecież nasycenie sprzętem nowoczesnym po 10 latach i więcej jest ogromne na tym terenie, natomiast dysproporcja w kontraktowaniu jest szalona. Po co człowiek z Olszyny czy z Lubania ma jechać do Zgorzelca i czekać tam kilka miesięcy na to, że tam faktycznie zostanie to sfinansowane przez NFZ, bo jest ogromny kontrakt, ale raz, droga, czas oczekiwania. Tutaj wychodził, pamiętam, jak otworzyliśmy tomograf i było tak, że pacjent się pytał, czemu nie mogę tu zrobić badań, skoro jest nowy tomograf. No nie, bo nie ma kontraktu. Mhm. I to były te paranoje. Mam nadzieję, że to zostanie naprawione w tym nowym systemie. A kontrakty wciąż za małe, ale czy są z roku na rok lepsze, czy nie ma takiej tendencji? Praktycznie od 10 roku to mieliśmy cały czas kontrakt na podobnym poziomie. Czasem płacono nadwykonania, OIOM i tak dalej, tak mówię, po półtora roku, czasem po dwóch latach wydawało się te pieniądze. W tym roku z 2014 na 15 coś drgnęło troszeczkę, ale na tyle drgnęło, na ile ściągalność składki może drgnęła tam. Te dysproporcje też były w kontraktowaniu czy w realizowaniu świadczeń. Nie było tak, jak się mówiło kiedyś, że pieniądz idzie za pacjentem. Bo gdyby tak było, to za te 3 miliony nadwykonań ratujących życie praktycznie pacjentów powinno być zapłacone, a nie powinniśmy tego domagać się w sądzie, prawda? W jakichś tam trudnych procedurach, opłaty sądowej trzeba wnieść jeszcze zawsze 100 czy 200 tysięcy złotych. A przecież to szpital jest przygotowany do leczenia pacjentów, a nie do
prowadzenia żmudnych procesów postępowań sądowych. A jak to jest statystycznie? Czy ludzi jest coraz więcej w Łużyckim Centrum Medycznym? Przyjeżdża coraz więcej pacjentów? Na pewno tak, chociażby dlatego, że no, powiem tak, jak tutaj przychodziliśmy 10 lat temu, to kontrakt był na poziomie 14 milionów złotych. Teraz mamy 31 milionów złotych przychodów. Otworzyły się nowe oddziały, przynajmniej kilka nowych oddziałów, bardzo, bardzo takim poszukiwanym oddziałem i bardzo cieszący się dobrą sławą w rejonie to jest powiat, to jest oddział chociażby ortopedii urazowej. I to są ludzie nie tylko z powiatu lubańskiego, ale z okolicznych powiatów, prawda? To z całego regionu, z Polski, regionu. Gdzie przyjeżdżają na endoprotezę stawu biodrowego, robimy ich około 250-50 kolan. Tutaj wychowaliśmy, czy doczekaliśmy się własnego konsultanta wojewódzkiego do spraw ortopedii. Oddział okulistyczny, który prowadził jedyny w regionie praktycznie program do przyknięcia plamki żółtej lutyntisem i teraz był program ten ogłoszony przez ministerstwo, wystartował również Zgorzelec, co prowadzi i my prowadzimy. Jest tam pani doktor, która u nas pracowała i przeszła, tak myśmy mieli za duży personel już w końcu, jak kiedyś nie mieliśmy w ogóle okulistów, poradni okulistycznych, to teraz mamy możliwość prowadzenia specjalizacji od tego roku w zakresie okulistyki. Mamy własnych operatorów, którzy cyklicznie w ciągu całego miesiąca mamy wyznaczone dni operacyjne i tam powiedzmy sobie, czy to zaćma, czy witrektomia. Te zabiegi są tu prowadzone i właśnie to obszczytnięcie w ramach tego programu lekowego, czyli oddział okulistyczny, no, oddział laryngologiczny podobnie jest bardzo takim dobrym oddziałem i on przyciąga pacjentów oczywiście z regionu, bo Bolesławiec nie ma oddziału laryngologicznego, ani okulistycznego, z Lwówek też nie ma, więc ci pacjenci tutaj mniej więcej z tego rejonu są, zresztą Lwówek nie ma również pediatrii, ani neonatologii, więc też te pacjenci, tak obsługujemy prawie dwa powiaty, czy półtora powiatu i to jest takie charakterystyczne. Mamy 12 oddziałów szpitalnych. 12 oddziałów, czyli 11 takich prawdziwych i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Hospitalizujemy rocznie około 36 tysięcy pacjentów. Jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne, to praktycznie, tak jak moje sprawozdanie mówiło, na 6 oddziałach, to jest na chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologii, ginekologii, cesarskie cięcia i oddział okulistyczny, ponad 3 tysiące zabiegów rocznie jest wykonywanych, to biorąc pod uwagę ilość dni operacyjnych, to jest około 14 zabiegów dziennie robionych, 13,6, taka ta średnia się waha. Poradnie specjalistyczne przyjmują około 36 tysięcy pacjentów rocznie. Poradnia rehabilitacyjna wykonuje prawie 40 tysięcy zabiegów, przyjmujemy prawie 1600 pacjentów w poradni. Chcemy rozwijać oddział rehabilitacyjny, ponieważ on bardzo mocno musi współpracować według nowych przepisów z oddziałem właśnie ortopedycznym i ta rehabilitacja musi u nas być prowadzona w szerszym zakresie. Czyli to są cały czas te liczby, które wzrastają, prawda? Liczby wzrastają. Może zapytam pana doktora tą sprawę, która była głośna w Polsce o przypadku tej lekarz, która umarła na własnym dyżurze, tak? Czy to jest pilnowane w szpitalu w Lubaniu? Takie sytuacje nie mogą tutaj mieć miejsca? Nie mogą i nie mają miejsca. Lekarz po dyżurze nie zawsze może zejść do... wyjść z pracy, ponieważ no, ma jeszcze obowiązki związane z wykonywaniem kontraktu, z rejonem w kontrakcie. Natomiast nie ma takich sytuacji, ażeby lekarz miał więcej jak jedną dobę dyżuru na swoim oddziale. To absolutnie czegoś takiego nie dopuszczamy. To jest za duże obciążenie psychiczne i fizyczne, zwłaszcza na oddziałach zabiegowych. Ażeby pozwolić na taką organizację pracy. Ale też ilość personelu, który mamy, to jest wystarczająca. Sam pilnuje, ponieważ na dyżurze no jednak lekarz świadczy dyżur i to też wtedy no, oczywiście dyżury są płatne, więc każdy pilnuje, żeby mieć średnio 5-6 dyżurów w miesiącu. Nie ma takiej możliwości czy potrzeby, żeby ktoś miał tych dyżurów zdecydowanie więcej, a tym bardziej, żeby blokował dyżury jeden po drugim, czy trzy, czy cztery, tak jak tam były w tamtym przypadku. To no, czasem się tak zdarza,
jak się okazuje, w jakiejś, ale to na zdrowie nie wychodzi. Człowiek jest przemęczony, ciężko wtedy ratować innego człowieka, jeżeli jest w takim stanie. No, jednak tam jakieś jeszcze musiały inne schorzenia wystąpić dodatkowo. No, tak na pewno. Czyli to taki zbieg różnych sytuacji. Tak. A jakie priorytety dla Łużyckiego Centrum Medycznego w tym roku 2016 i może w kolejnych? Bo było wiele nowości od 2010. W związku z tym, że nie ma pieniędzy więcej specjalnie, liczyliśmy na to, że tak jak rząd zapowiadał, jak było w programie PiS-u, ze 4,2 PKB wzrośnie do 6% PKB finansowanie służby zdrowia. To by było dla nas świetne, ponieważ mamy dobrze rozwijający się wielospecjalistyczny szpital, bo 12 oddziałów specjalistycznych to już jest dużo. Dla szpitala powiatowego, przypominam. Mhm. Mamy potencjał. Na każdym oddziale mamy potencjał. Staramy się wychować własnych lekarzy. Młody personel, który przychodzi do szpitala, jest tutaj, specjalizuje się przez 6 lat. Rozszerzamy tą bazę naszych tych możliwości specjalizacyjnych. Doktor Klinicki, jestem człowiekiem, który tutaj ciągle zabiega, przygotowuje dokumentację, papiery, występuje do Komisji Krajowej, żeby te miejsca specjalizacyjne tutaj otrzymać. Jak powiedziałem, okulistyka ostatnio. Na pewno chcemy wychowywać swoich, no, na oddziale internistycznym mamy prawie 5 miejsc specjalizacyjnych. Na chirurgii mamy 3 miejsca specjalizacyjne, 2 zajęte, tak? Jeszcze mogłoby być jedno. Jedna specjalizacja. Na laryngologii mamy specjalizantów. Praktycznie wystąpiliśmy, bo tutaj jakby chcielibyśmy bardzo, żeby na ginekologii i położnictwie. Może z czasem, jak oddział zostanie rzeczywiście przygotowany i rozbudowany na OIOM-ie, chcielibyśmy mieć też w porozumieniu może z jakimś szpitalem wojewódzkim móc prowadzić specjalizację w zakresie intensywnej terapii. Priorytety, proszę Panią, to tak bym, proszę Państwa właściwie, to tak jakbym powiedział o to jest ratowanie zdrowia i życia i chcemy bardzo podnieść jakość świadczonych usług na właśnie OIOM-ie. Rozbudowujemy go do 7 łóżek, w tym będzie momencie, izolatka. Proszę? W tym momencie ile tych łóżek jest? Już jest 7, bo już są wybudowane, oddział jest przygotowany, wyposażyliśmy, bo tam największe zawsze problemy są z pieniędzmi, z każdym zakupieniem 3 respiratorów. Dodatkowych 3 kardiomonitorów z pełnym monitoringiem, pełną funkcją, to jest jakieś 600 tysięcy złotych i zawsze trzeba to w jakimś tam mechanizmie finansowym zakupić. Już nie mówię o płytkach, łóżkach, podłogach, standardach antypoślizgowych, jakichś przebiciowych i tak dalej. I to jest przygotowane. Teraz jesteśmy w trakcie odbioru przez instytucję i wpisanie do rejestru wojewody tychże 7 łóżek, to znakomicie poprawia bezpieczeństwo pacjentów, ale bezpieczeństwo mieszkańców generalnie, bo zawsze szukało się, gdzie 4 łóżka to jest przy takim dużym stanie łóżek w naszym ogólnym szpitala, to jest mało, tak jak mówimy, i 7-8 łóżek to jest taki nasz model docelowy, podobnie jest w Bolesławcu, jest 8 łóżek, oni są, powiedziałbym, zawsze na drugim poziomie referencyjnym, jeden z pierwszych oddziałów w województwie jeleniogórskim, jeżeli chodzi o bardzo dobry oddział. Bardzo dobry oddział intensywnej terapii. A jeżeli chodzi o remonty, bo to też bardzo ludzi interesuje, w tym momencie oddział położniczy, tak? Przebudowujemy oddział położniczy, komasujemy jakby to w jednym całym ciągu szpitala. W jednym będzie oddział ginekologiczno-położniczy, następnie będzie neonatologia i blok porodowy, to jest nowa neonatologia, nowy blok porodowy, nowa sala cesarskich cięć kompleksowo wyposażona, nowoczesne izby porodów, sale porodów rodzinnych. No, właśnie najnowszy koszt, który się objawił, to musimy wydać ponad 130 tysięcy złotych na wyciągi laminarne, klimatyzację taką profesjonalną laminarną, żeby był pełen komfort pracy. Chcę powiedzieć, że mamy nowe poradnie i to warto się skupić. Mamy bardzo dobrą nową poradnię urologiczną z taką szybką ścieżką do Wrocławia, do kliniki. I poradnię kardiologiczną, to za 1,5 roku temu otworzyliśmy, kieruje nią pani doktor Sawicka, wiceordynator ze Zgorzelca. Bardzo sobie chwalimy tą współpracę. Mamy tam kompleksowo kupiony nowy sprzęt, to samo USG z echem serca, z głowicą i tak dalej, kosztowało ponad 380 tysięcy złotych. Kompleksowo przygotowana jest pracownia wydolności ogólnoustrojowej. Te próby wysiłkowe, które tam robimy, no, kilkanaście holterów ciśnieniowych, kilkanaście holterów EKG,
I ta dobra współpraca z Gorzelcem, ale i z Jelenią Górą, szpitalem w Jeleniej Górze, bardzo dobra współpraca od przynajmniej 2 lat, jakoś tak dobrze zapoczątkowana z zespołem w Legnicy, z dyrektor Barcik Krystyną. I to są takie nasze dobre kierunki, które uzupełniamy. No mamy, tak jak powiedziałem, tych oddziałów 12. To są oddziały przygotowane do świadczenia usług, że tak powiem, na poziomie bardzo wysokim. Należy powiedzieć również o poradni onkologicznej, którą prowadzi pan dr Marek Pudełko, były dyrektor Centrum Onkologii. Mamy takie dni onkologicznych operacji, to są przykład czwartki albo piątki, kiedy robimy 3-4 zabiegi z tego poziomu onkologicznego. Tutaj dr Krynicki, dr Pudełko, dr Ośko, dr Kaczurowski, do tego dochodzą dwaj młodzi doktorzy, bo się zmieniają w trakcie zabiegów tych specjalistycznych. I dobra, bardzo dobra współpraca z zespołem onkologicznym z właśnie szpitala w Legnicy, prawda? Tu doktor prowadzi tam, współpracuje z konsylium szeroko objętym jakby. Czyli nie pozostajecie tutaj sami, tylko współpraca jest z innymi szpitalami. Musi być ta współpraca. Bardzo dobrze, znaczy zachęcamy do takiej współpracy, chociażby w dziedzinie zawsze byliśmy zwolennikiem takich konsorcjów szpitali powiatowych, żeby szpitale w określonych dziedzinach się specjalizowały. I mówiłem o tym, że jeżeli mam kilku dobrych, bardzo dobrych ortopedów, to moglibyśmy się dzielić w jakimś sensie z innymi szpitalami. Ktoś ma problem z wyrobieniem kontraktu, może ktoś chciałby podnieść, że tak powiem, jakość świadczonych usług, to uważam, że mogłaby być szerzej pojęta kooperacja, to by tylko nam dobrze służyło, bo podobno pieniędzy w systemie wystarcza, tylko jakby są nierównomiernie, czy źle zarządzane, czy źle dzielone. Jakieś luki w komunikacji tutaj, aby to wszystko połączyć, prawda? Aby to wszystko to połączyć. Chyba kwestia przyszłości. Myślę, że chociażby jeżeli my tak dobrze specjalizujemy się w tych endoprotezach stawu biodrowego czy kolanach, to moglibyśmy je robić moi lekarze w innych placówkach również w ramach jakiejś współpracy. Jeżeli ten oddział mi przynosi prawie 800 tysięcy zysku, to znaczy, że te procedury wysokospecjalistyczne, a jednocześnie jest duża kolejka, prawda? Bo chętnie się robi to, na czym się zarabia, ale też jest duża kolejka, którą my tutaj minimalizujemy tak na te endoprotezy, to maksymalnie 2 lata, to już jest taki wyższy, wysilony okres. Chciałbym powiedzieć, że również robimy zabiegi komercyjne, bo to trzeba o tym powiedzieć, że na bardzo wysokim poziomie robimy się zabiegi usunięcia zaćmy. Szkoda, że nie ma doktora, może następnym razem to poproszę jeszcze doktora, na przykład ordynatora z okulistyki, który zachęci w tej materii. Ceny są, no, powiedziałbym, konkurencyjne w regionie. Jeżeli ktoś ma, to są zabiegi rzędu około 3000 zł i mniej raczej, w zależności od tego, jaka... Nie czeka się. No, są ludzie, którzy mają takie możliwości, naprawdę w komfortowych warunkach. A jeszcze zapytam pana doktora, czy kolejki nie są jakieś zatrważające, takie jak o których się słyszy w Polsce, że tam w roku, nie wiem, 2025 ktoś ma miejsce swoje w jakiejś poradni? Takich kolejek nie ma, żeby na kilka lat czekać do poradni, ale jeśli chodzi o zabiegi operacyjne, właśnie te komercyjne, to my organizujemy specjalne sesje operacyjne, dni wolne od pracy. Skupiamy tych pacjentów, powiedzmy tam 12 czy 15 osób na zaćmę i oni są operowani poza kolejką NFZ-u. Natomiast tak jak no, w każdym zakładzie służby zdrowia są kolejki, u nas także są. Przy czym no, mam wrażenie, że nie aż tak długie, kilkuletnie. Z tego, co w tej chwili pamiętam, na pierwszą wizytę do okulisty czeka się kilka miesięcy, 6 chyba 8 miesięcy, ale w trybie nagłym wszyscy pacjenci są przyjmowani natychmiast. Znaczy kolejka to jeszcze tak jakby dodam, uzupełniając, jest tak, że decydujący jest stan pacjenta. I to tak naprawdę bardzo często jest tak, że pacjent jest, powiedzmy sobie, oczekuje, jeszcze ma rok czy półtora oczekiwać. Jeżeli stan zdrowia tak znacząco się pogorszy, że on nie może funkcjonować, to jest tutaj taka instytucja jak Komisja Kolejkowa.
jest zespół lekarzy, którzy ocenia w ramach tej komisji, że stan zdrowia się fatalnie pogorszył, powiedzmy sobie, i wtedy ten pacjent jest operowany w pierwszej kolejności, czyli w najbliższych 3-2 miesiącach, a często i szybciej. Jeżeli są pacjenci, powiedzmy sobie, czy to z zaćmią, czy z biodrem i lekarz ocenia, że on może jeszcze czekać, że nie ma takiej tragedii, to jest wpisany na ten odległy termin, ale to jest stosunkowo ruchome. Wszystko jest pod nadzorem, to jest taki tak zwany system Shoei, zarówno w zaćmach, jak i w endoprotezach jest to oceniane przez i kontrolowane przez centralę funduszu Wrocław, Warszawę po kolei. Często, jeżeli jest takie przesunięcie, piszemy wyjaśnienia, z czym to jest związane, jak to zostało, to musi być wszystko udokumentowane. Nie ma drastycznych kolejek. Z tego, co my operujemy, jak zaczynaliśmy, to było prawie 7 lat, potem to zeszło do pół roku, w momencie, kiedy fundusz na przykład postawił sobie takie hasło, że płacimy za endoprotezy. To się pytali dosłownie, czy zrobimy jeszcze za milion, jeszcze za milion. I wtedy byśmy uruchamiali 4 dni w tygodniu operacyjne, łącznie z sobotą, powiedzmy sobie, wolną. Wtedy zespół przyjeżdżał i wykonywał 3-4 zabiegi. Właśnie takie szczegóły. Nadganiacie czas. Także tak, to jest. Podsumowując, czego sobie życzyłby Pan w tym bieżącym roku, no, 2016? Życzyłbym sobie i całej załodze dużo zdrowia, Pani Małgosiu, bo pacjentom. Jak jest zdrowie, tak, to ci lekarze zdrowi mogą leczyć pacjentów swoich, więc żeby oni tutaj dochodzili, wracali do zdrowia, to tego zawsze należy życzyć wszystkim i żeby wychodzili w jak najlepszej kondycji, a żeby tak było, to też potrzeba niestety tego jeszcze, tej odrobiny pieniążków więcej. Bo te pieniążki to mówią o tym, że jeżeli my wydaliśmy 2 miliona, to jest spółka, przypomnę, ZOO, owszem, właścicielem 100% jest powiat, my jesteśmy zobowiązani do bilansowania się, przynoszenia, przynajmniej nie przynoszenia straty. Natomiast ciężko nie przynosić straty, jeżeli wydaje się 2 miliony 700 tysięcy złotych gotówki po to, żeby zrobić procedurę za 3 miliony 300 na przykład tysięcy złotych. I to nie jest sfinansowane, teraz brakuje płynności, brakuje tych środków. No, co tu mówić, o te pieniądze powinny być przeznaczone chociażby na modernizację, rozwój, no i też na wynagrodzenia. Tu w różnych formach kontraktów pracuje prawie 70 lekarzy. W większości są na kontraktach i każdy, jeżeli wykona tą swoją pracę, to chciałby za nią mieć godnie zapłacone. A tymczasem, jeżeli my nie mamy zapłacone, no lekarzom trzeba zapłacić. Więc spółka jest tym takim generującym stratę. Generalnie powiedziałbym tak, gdyby były lepsze środki finansowe przeznaczone, ale właściwie to inaczej chciałem powiedzieć, gdyby one były lepiej dzielone, gdyby one były przeznaczone, że tak powiem, na leczenie pacjenta, bo tak powinno być, gdyby one szły za tym pacjentem. Pacjent ma niby prawo wyboru i nie ma realizacji, to skoro pacjent nas wybiera i chciałby, próbowaliśmy robić też takie numery, robiliśmy 3 endoprotezy jakby ponad limit. Do dzisiaj nikt za nie nie zapłacił, a skracamy kolejkę u ludzi rzeczywiście cierpiących, których nie stać wydać 12-19 tysięcy złotych w zależności od tego, jaki to jest szczep na tą endoprotezę. No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że personel mamy świetny, naprawdę, świetny, przygotowany. Jeżeli takie finansowanie dalej by było na tym poziomie, który jest, no to przy następnym wydaniu, następnym rozdaniu, żeby nie przynosić straty, ja będę musiał ograniczyć na przykład liczbę lekarzy i tego będzie mi najbardziej szkoda. Doktor jest bardzo doświadczonym lekarzem. Wiem, jak chętnie z zaangażowaniem na przykład idzie do poradni, chociaż nie musiałby. On idzie, żeby mieć kontakt żywy z pacjentem, który praktycznie przychodzi, żeby widzieć te problemy, jakie są, żeby ten stan monitorować i być jakby ciągle w kursie dzieła. Też pracuje bardzo dużo, bo potrzebuje go tutaj w tych sprawach zarządczych, bez dwóch zdań. Natomiast no, powiedziałbym tak, że pracuje dużo więcej niż otrzymuje wynagrodzenia jak zwykle. A to jest związane z finansowaniem oczywiście. Z finansowaniem. Czyli zdrowie i pieniądze najważniejsze. Zdrowie to najważniejsze, pieniądze to druga rzecz, ale pieniądze nie dla nas, to nie o to chodzi. Po to, żeby na odpowiednim poziomie leczyć i te świadczenia realizować w takim standardzie, jakbyśmy chcieli. Mamy jeszcze szereg rzeczy do zrobienia, czyli na przykład modernizujemy oddziały. Chciałbym zmodernizować wszystkie łazienki, wszystkie toalety, bo jesteśmy w XXI wieku. To jest ogromna praca, która tu czeka i robimy ją swoją ekipą sukcesywnie. Natomiast chciałbym to zrobić dynamicznie. Gdyby były pieniądze, robiłbym przetarg i weszłaby firma, która by robiła 10 takich, powiedzmy sobie, obiektów naraz i to by no, świetnie poprawiło. Oddział ortopedii jest bardzo chwalony, ale to troszeczkę taka późna komuna. Mhm. Nie ma żadnej sali, taką na chirurgii zrobiliśmy 2-3 sale takie indywidualne, gdzie jest pokój z łazieneczką w jakimś to tam wszystko standardzie. Wszystko jeszcze czeka. Mhm.
dowiadują się, powiedzmy sobie, nawet z Bliskiego Wschodu pacjenci, gdzieś tam z Jordanii, skądś i tak dalej. Tam płaci się ogromne pieniądze za wszczepem, protezy, myśmy za 1/4 tego tutaj robili, ale muszę poprawić standard, muszę wybudować kilka pokoi, przystosować taki, żeby był pokój jedno, dwuosobowy z łazienką, powiedzmy sobie, czy rodzina, jak przyjedzie, żeby ktoś mógł tam jeszcze być z tym pacjentem, się zaopiekować. To takie marzenie i taki plan na przyszłość. Kiedyś no chcemy tutaj przygotować montaż finansowy i przebudować nasz blok operacyjny. Jak będziemy ten blok operacyjny robić, będzie piękna nadbudówka, no, bo to na 6 kondygnacji, podniesienie sufitu, wyciągi laminarne, będą, pozostaną 3 sale operacyjne, ale będzie obejście naokoło, będą tak zwane niekrzyżujące się drogi, i to będzie taki naprawdę świetnie, nowy sprzęt będzie przede wszystkim. Wszędzie będą te wyciągi, klimatyzacja laminarna. To będzie nowa jakość też w operatywie. Chcemy, żeby powstała też sala operacyjna na okulistyce, specjalnie dla okulistów. Być może taka sala też będzie dla zakładu ortopedii, specjalna, osobna, może w innym miejscu. I to wtedy rozładuje troszeczkę te problemy takie blokowe. Bo jeżeli to nie rozładuje, gdybyśmy się skupili na tych 3 salach, to musimy przejść w system zmianowy pracy i zabiegi planowe robić również po południu. To troszeczkę by... I tymi dobrymi planami zakończmy dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że to wszystko się spełni i że będzie coraz lepiej. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Przekażemy załodze. Natomiast chcemy zaprosić, jak będziemy otwierać właśnie te nowe elementy, chociażby neonatologii i położnictwa, a także OIOM-u, tu zaprosimy, myślę, Państwa, żeby pokazać, pochwalić się, co się udało zrobić. Dziękuję bardzo. Będziemy to Państwu pokazywać. A w tym momencie zdrowia i pieniędzy. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.